Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami szósta kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo bramek w meczach z udziałem zespołów koszańskich, a zaczynamy od tego pierwszego spotkania. Bałtyk Koszań zmierzył się na własnym boisku z Inną Goleniów. Zdecydowanym faworytem był zespół koszański, który wcześniej wygrał wszystkie spotkania, a Inna do tej pory wygrała jeden mecz zremisowała, w pozostałych spotkaniach doznawała porażek. No, wydawało się, że to będzie łatwe, pewne zwycięstwo Bałtyku. Wygrana była, ale czy łatwa? Trudno powiedzieć, bo wiemy, Inna naprawdę postawiła twarde warunki faworyzowanemu przeciwnikowi i stąd mieliśmy ciekawe widowisko. Bałtyk Koszań w szóstej kolejce spotkań mierzył się na własnym stadionie z Inną Goleniów. Szósta kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Bałtyk Koszań w stronie niebieskiej podejmował Innę Goleniów. Zdecydowany faworyt tej konfrontacji to zespół koszański, który był wyżej w tabeli, miał na swoim koncie komplet zwycięstw i liczył na kolejną wygraną. Na początku uderzenie próbował Sebastian Ginter. Ponownie w ofensywie zespół koszański, jest próba strzału zablokowana. No i arbiter tutaj dopatrzył się zagrania piłki ręką i podyktował rzut karny dla zespołu koszańskiego. 13 minuta, Dominik Pawłowski, jest skuteczne uderzenie i bramka na 1-0 dla zespołu koszańskiego. Bałtyk nadal naciskał, Sebastian Ginter w polu karnym. No, próbował minąć bramkarza, bramkarz powalił napastnika Bałtyku i arbiter podyktował rzut karny, a minęło niespełna 2 minuty. Sam poszkodowany podszedł do tego strzału i ostatecznie przegrał ten pojedynek z golkiperem Inny Goleniów, Wiktorem Ptakiem. No, jak to się mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, no to kilka minut później arbiter dopatrzył się faulu na zawodniku Inny Goleniów. W zasadzie tu mógł już przy pierwszej okazji coś zagwizdać. Zagwizdał przy drugiej. Rzut karny dla Inny Goleniów. Jest uderzenie, nie ma bramki, ale dobitka skuteczna. Bramka na 1-1. Damian Banachewicz, kapitan Inny Goleniów. Bałtyk szuka okazji do tego, żeby ponownie wyjść na prowadzenie. Próbował tutaj Arkadiusz Sitczak, ale strzał bardzo nieudany. Tym razem w odpowiedzi Inna. Miała kilka ciekawych okazji. Tutaj próba groźna, ale jednak strzał był mocno niecelny. W odpowiedzi Bałtyk minął się z piłką Jasiczek, ale też nie bez problemów interweniował Wiktor Ptak. Rzut rożny dla Bałtyku. O, wyżej wyskoczył do piłki Sebastian Ginter, ale przy okazji faulował rywala i z tej akcji nic nie wynikło. Ponownie gospodarze, Masny. Delikatne wstrzenie piłki w pole karne. Stępnik szukał podania. Ostatecznie nie utrzymał się przy piłce Miłosz Stępnik. Inna wcale nie chciała bronić tutaj rezultatu. Szukała swoich okazji. Banachewicz w pole karne. Było groźnie, ale ten strzał był zbyt lekki, by zaskoczyć bramkarza Bałtyku. Próbował Ilja Sulajew. Pawłowski w polu karnym. Dominik Pawłowski. Stępnik, strzał zablokowany, Ginter uderza, Forczmański ostatecznie. Najpierw interwencja Ptaka skuteczna, a następnie dobitka Gintera niecelna. Końcówka pierwszej części, doliczony czas gry, dośrodkowanie w pole karne. Szymon Baleński huknął mocno głową i ostatecznie piłka wpada do siatki. Mamy 2-1 po pierwszej części meczu. Druga połowa spotkania, tu już nieco więcej z gry mieli gospodarze, coraz groźniej atakowali. Tu próba strzału najpierw z rzutu wolnego, później dobitka. Ginter. Przedziera się Ginter, próbował dogrywać, ale to podanie zupełnie nieudane. Błąd obrońcy Inny. Radosław Mikołajczak. W polu karnym uderzył jednak niecelnie. Dużo ożywienia w grę zespołu koszańskiego wprowadził Radosław Mikołajczak, który wszedł w drugiej części meczu. Jest okazja dla Bałtyku. Jest uderzenie, broni Ptak. Jeszcze nie koniec tej akcji. Utrzymuje się przy piłce zespół koszański. Ostatecznie piłka gdzieś tam dotarła pod nogi Miłosza Stępnika,
a ten już przyzwyczaił kibiców Bałtyku do tego, że potrafi w takich sytuacjach się odnaleźć i bramka na 3-1. W ofensywie zespół koszański. Krystian Konkol w polu karnym. Konkol uderzył, ale świetna interwencja, popisał się ptak. Próbowali także zawodnicy Iny. Suljew w pole karne. Jest okazja, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć ani defensywa, ani bramkarza Bałtyku. Jest okazja dla gospodarzy. Mikołajczak. Świetne to dogranie i jest bramka. Miłosz Stępnik. Bramka na 4-1. Drugie trafienie w tym meczu napastnika Bałtyku Koszalin. To, że Bałtyk dominował, nie oznacza, że i zespół z Goleniowa nie szukał swoich okazji. Banachewicz uderza, piłka po rykoszecie, wpada do siatki i mamy bramkę na 2-4. Końcówka spotkania. Jest okazja, Krystian Konkol świetnie mijał rywali niczym tyczki i ostatecznie zdobywa bramkę na 5-2. Dośrodkowanie w pole karne, próbował tu jeszcze Szaflarski. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bałtyku 5-2. Jechaliśmy do Koszalina, mieliśmy świadomość, że przyjeżdżamy na ciężki teren. Mieliśmy do wyboru, mogliśmy się gdzieś tutaj zamurować, pograć w niskiej obronie i być może policzyć na kontry, ale to nie jest zgodne z naszą filozofią gry, a bardziej moją. Zdecydowaliśmy się tutaj zagrać tak jak w poprzednich meczach. Pewnie trener też troszeczkę się przygotował tu na nas, wiedział jak gramy. No niestety bardzo silny zespół i myślę, że zasłużenie wygrał tutaj. Nie ma co jakby koloryzować. Natomiast ja też chciałbym pogratulować tutaj przy okazji swoim zawodnikom, bo walczyli, grali też piłkę, starali się grać w piłkę przeciwko tak dobremu zespołowi, jakim jest Bałtyk. I dzisiaj wyjeżdżamy bez punktów, ale ja mam nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłych meczach. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy, że Ina ma tylko 4 punkty i że tutaj za wszelką cenę przyjedzie i się nie położy. I troszeczkę ta sytuacja w tabeli nie oddaje ich faktycznym umiejętnościom, bo uważam, że to jest zespół grający do przodu, grający proaktywnie, grający 3-4-3, czyli nowym, nowoczesnym systemem na 3 napastników. I byliśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Zaczęliśmy z dużym animuszem, mieliśmy jednego karnego, którego wykorzystaliśmy, drugiego, którego nie wykorzystaliśmy. Także jednobramkowa przewaga, Ina wyrównała i troszeczkę w te nasze tryby, na razie dobrze funkcjonujące, troszeczkę nam piasku wrzuciła. Do przerwy pod koniec zdobyliśmy bramkę na 2-1 po stałym fragmencie gry, ale dzisiaj, mieliśmy, można powiedzieć, w cudzysłowie kłopoty bogactwa, bo bardzo silna ławka rezerwowych, wejście Radka Mikołajczaka po przerwie i młodego Kwiatkowskiego, szczególnie Radka ożywiło ten zespół. Zdobyliśmy bramkę na 3-1 i później można powiedzieć tak troszeczkę i ta dzisiejsza pogoda, ta aura, która nie sprzyjała do tego, żeby iść na każdą piłkę. Zagraliśmy tak troszeczkę, po seniorsku, chcieliśmy zdobyć 3 punkty, ale może nie do końca, gdzieś 150% rzucić naszych sił na szale. Dowieźliśmy wynikiem 5-2. Także dziękuję swoim zawodnikom i nie też tutaj dziękuję za dobry mecz i wiem, że ta drużyna na pewno wzrośnie, na pewno będzie się rozwijała, będzie szła do przodu. Bałtyk Koszalin wygrywa z Iną Goleniów 5-2, po raz kolejny dobra skuteczność zawodników koszańskich. 2 bramki w tym meczu Miłosza Stępnika, także młody napastnik Bałtyku imponuje dyspozycją. Przechodzimy do Gwardii Koszalin, która w tej kolejce mierzyła się na wyjeździe z Białymi Sądów. Biali Sądów przed tym meczem mieli prawie same zwycięstwa i 1 remis, 0 porażek, także zapowiadała się ciekawa konfrontacja, ale faworytem mimo wszystko był lider zmagań z Koszalina. Gwardia od początku do końca dominowała w tym meczu, zdobywając aż 7 bramek i żadnej nie tracąc, także dalej imponują dyspozycją zarówno w ataku, jak i w obronie zawodnicy Gwardii Koszalin i odnieśli po raz kolejny zwycięstwo, także z kompletem zwycięstw są w klasyfikacji. Podsumowanie tego, co się działo w 6. kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników 6. kolejki spotkań w piłkarskiej 4. lidze. Bałtyk Koszalin pokonał Inę Goleniów 5-2. Gwardia wygrała na wyjeździe z Białymi 7-0.
Polski cukier Kluczewia Stargard rozbiła Odrę Chojna 6-0. Wybrzeże Rewalskie Rewal wygrało z Unią Dolice 5-0. Perła Dygowo przegrywa z Błękitnymi 2 Stargard 1-2. Mechanik Bobolice pokonał Orła Wałcz 3-1. Iskierka Miran Szczecin pokonała Darłowie Darłowo 4-0. MKP Szczecinek wygrywa na wyjeździe z Wieżą Postomino 3-0. Olimp Gościno pokonał Chemika Police 2-1. W tabeli prowadzi Gwardia z dorobkiem 18 punktów. Komplet punktów ma także Bałtyk Koszalin 15, Polski Cukier Kluczewia Stargard, tyle samo Wybrzeże Rewalskie Rewal 13, Biali Sądów po 12, Perła Dygowo i Mechanik Popolice 10 punktów, Błękitni i 9 Iskierka. Dolna część tabeli, MKP Szczecinek 9 punktów, 7 Mechanik Police, 4 i na Goleniów, tyle samo Orzeł Wałcz po 3, Unia Dolice, Olimp Gościno, Darłowia Darłowo i Wieża Postomino 1 punkt, Odry Chojna. Program 7 kolejki, Gwardia zmierzy się z Mechanikiem, Olimp Gościno podejmuje Bałtyk Koszalin, MKP zmierzy się z Perłą i na Goleniu z Wybrzeżem, Darłowia podejmuje Wieżę, Odra zmierzy się z Chemikiem, Unia Dolice z Iskierką, Orzeł Wałcz z Polskim Cukrem Kluczewią i Błękitni podejmują Białych Sądów. Dla przypomnienia, w najbliższej kolejce Gwardia Koszalin na własnym stadionie zmierzy się z Mechanikiem Bobolice, takie mini derby można powiedzieć regionu koszalińskiego, no ale oczywiście faworytem zdecydowanym w tej konfrontacji będzie zespół koszaliński, także Gwardia gra na własnym stadionie, natomiast Bałtyk Koszalin w tej kolejce mierzyć się będzie na wyjeździe z outsiderem zmagań Olimpem Gościno, który do tej pory punktów nie zdobył i wydaje się, że nadal ta seria będzie przedłużona, a oczywiście seria Bałtyku również, bo Bałtyk do tej pory wygrał 6 spotkań. To wszystko w dzisiejszym magazynie Liga Max. Na kolejny zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia.